Z tej strony CyberKurcz z kanału CyberBiznes się pokażę Ci jak przetransportować środki z sieci Ethereum do sieci Polygon Matic Sieć Ethereum oraz sieć Polygon to są dwie inne sieci dlatego musimy skorzystać z tak zwanego bridge'a. Jest to strona wallet.matic.network i klikasz na metamask czyli podłączasz portfel i klikasz na podpisz w ten sposób łączysz swój portfel przeglądarkowy z aplikacją mostu z sieci Ethereum na sieć Polygon. W tym portfelu MetaMask znajduje się kryptowaluty MATIC. Teraz należy przenieść te kryptowaluty z sieci Ethereum na sieć Polygon. Klikamy na opcję Move funds to Matic Mainnet i wybieramy tokeny, które chcemy przenieść. Ja wybieram tutaj MATIC i wybieram ilość tokenów, które przenoszę. OK, klikam Transfer, następnie Continue. No i klikam Approve i Complete Deposit. Zobaczcie, jak tu wygląda opłata transakcyjna. No i klikam Continue. Następnie przechodzę do i Klikam Potwierdź. Transakcja jest teraz przetwarzana przez blockchain. Transaction in process. Możemy yy, sprawdzić tu transakcję w eterskanie. transakcja jeszcze nie jest zatwierdzona. Musimy chwilę poczekać i sprawdzić w momencie, kiedy transakcja jest już zatwierdzona blockchainiem. Transakcja zakończona sukcesem. Tutaj mamy wszystkie informacje o tej transakcji. Zapłaciłem za nią około 7,5 dolara amerykańskiego. Pierwszy krok approve został zakończony. Teraz musimy potwierdzić transakcję, czyli confirm the deposit. Zatwierdzamy nasz depozyt, czyli nasze tokeny. No i klikamy tutaj e, continue. Oczywiście musimy podpisać metamasku masku. Około 20 dolarów zapłacę za taki transfer tokenów. No i to może potrwać około 10 minut, zanim te wszystkie tokeny zostaną zatwierdzone i przetransferowane z sieci Ethereum do mm, Polygonmatic. Matic. Tutaj w mamy informację, że transakcja jest oczekująca, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać chwilę. Krok drugi powinien zostać już zakończony. No i ten transfer, zgodnie z tą informacją, może wynosić około 7 minut, zanim to dokument pojawi się w Twoim portfelu po stronie Polygonmatic. Matic. Sprawdzę mój portfel MitaMask środki zostały przesłane. Jak widzisz, jestem w sieci Matic Mainnet i mogę rozpocząć handel na przykład na takiej giełdzie jak QuickSwap. Jest to odpowiednik Uniswapa na sieci Polygon Matic. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam na mojego Discorda. Poniżej tego wideo znajdziesz link, gdzie możesz dołączyć do naszej grupy Discord. Tam rozmawiamy o różnych projektach. Teraz w tej chwili działamy głównie na sieci Polygon Matic. Także do zobaczenia w kolejnym wideo. Mówił Cybercoach Coach z kanału Cyber Business.